Szczęść Boże, Justyna Burza, zapraszam na informacje dnia. Wzywajmy miłosierdzia Bożego dla świata, apelował do nas Polaków ojciec święty Franciszek. W czasie audiencji generalnej papież wzywał także do modlitwy za udręczoną Ukrainę. Ojciec święty Franciszek kontynuował cykl kateches o gorliwości ewangelicznej. Dziś odwoływał się do nauczania świętego Pawła. Zachęcał nas do głoszenia Ewangelii pokoju. Podkreślał, że to Chrystus potrafi dać pokój bardziej i lepiej niż daje go świat. Przestrzegał przed fałszywym zapałem apostolskim, który często dąży do zaspokojenia próżności lub narzucania własnych przekonań. Ojciec święty zwracał także uwagę, że nie ma głoszenia Ewangelii bez ruchu, bez wyjścia, bez inicjatywy. Nie głosi się Ewangelii stojąc w miejscu, będąc zamkniętymi w biurze, przy biurku czy przy komputerze, uprawiając polemikę jak lwy klawiatury i zastępując kreatywność głoszenia czynnością kopiuj i wklej, ideami zaczerpniętymi stąd i stamtąd. Ewangelię głosi się poruszając się, chodząc, idąc. Zwracając się do nas Polaków, papież powiedział: Saluto cordialmente tutti Polacchi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wkrótce będziemy przeżywać Niedzielę Bożego Miłosierdzia, ustanowioną przez świętego Jana Pawła II, jak tego pragnął Pan Jezus za pośrednictwem świętej Faustyny Kowalskiej prawie 100 lat temu. Dziś, gdy świat jest doświadczany coraz bardziej przez wojnę i oddala się od Boga, nade wszystko potrzebujemy miłosierdzia Ojca. Dlatego wznośmy do Chrystusa modlitwę dla Twojej bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Z serca wam błogosławię. Na zakończenie audiencji papież nawiązał do 60. rocznicy ogłoszenia encykliki świętego Jana 23 Pacem in Terris na temat pokoju i sprawiedliwości społecznej. Papież, zachęcając wiernych do jej przeczytania, podkreślał, że jej przesłanie jest bardzo aktualne. Wskazywał, że modli się o to, by szefowie państw inspirowali się nią w swych planach i decyzjach. Ojciec święty ponownie wezwał do modlitwy za Ukrainę, przypominając, że kraj ten bardzo cierpi. Sejm pracuje nad rządowym projektem dodatku emerytalnego dla sołtysów. 300 zł więcej dostaną osoby, które pełniły funkcję sołtysa przynajmniej 2 kadencje. Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku. To jeden z najstarszych urzędów na polskiej wsi. Choć jego zadania zmieniały się z biegiem lat, to najważniejsze pozostało bez zmian. Pośrednictwo między przedstawicielami władzy a lokalną społecznością. Jest bardzo potrzebny. Jak mieszkaniec ma się do kogoś zwrócić, to najprędzej mu do sołtysa dotrzeć. Uważam, że jest potrzebna. W Polsce funkcję sołtysa pełni obecnie 40 tysięcy osób. Wiąże się ona przede wszystkim ze zbieraniem podatków od mieszkańców wsi. To także realizacja uchwał Rady Gminy dotyczących sołectwa i współdziałanie z organami gminy. Pani sołtys z Wierzyńca Wielkiego Justyna Świderska podkreśla, że osoba na tym stanowisku musi uważnie słuchać swoich mieszkańców, bo to kluczowe przy późniejszej współpracy. Bo tyle sołtys może, ile wieś mu dopomoże. Tak ważne jest, aby mieszkańcy i sołtys współgrali ze sobą, żeby im zależało na wspólnym dobru takim dla całego społeczeństwa. Ludzie zyskują zaufanie wtedy, gdy sołtys jest sprawczy, a do tego potrzeba mocnej osobowości, przekonuje sołtys wsi Tyniec Mały Janusz Gargała. Od tego więc zależy, jak będzie się rozwijać ta społeczność, jaka będzie współpraca z władzami, jak będą realizowane zadania, na przykład związane z zagospodarowaniem przestrzennym. Sołtys pełni swoją funkcję społecznie, nie ma stałej pensji. Może jednak liczyć na dietę, którą co roku uchwala Rada Gminy. Wynosi ona od 10 do 500 zł miesięcznie. Dużo zależy od wielkości sołectwa i zamożności gminy. Rząd chce uhonorować pracę sołtysów, dlatego przedstawił specjalny projekt ustawy, który zakłada 300 zł dodatku emerytalnego dla sołtysów, którzy pełnili tę funkcję przez przynajmniej 2 kadencje, mówi premier Mateusz Morawiecki. Oni dbają najmocniej, sołtysi, sołtyski, o nasze małe ojczyzny i nadają taki bardzo konkretny sens pojęciu dobro wspólne i za to jesteśmy im ogromnie, ogromnie wdzięczni. Projekt ustawy jest już w Sejmie. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Borys Budka przekonuje, że 300-złotowy dodatek
dodatek emerytalny dla sołtysów jest za mały i zapowiada wniesienie poprawek do projektu ustawy. Premier Morawiecki próbuje nakleić taki malutki plasterek na tą ranę, którą PiS wywołał nieodpowiedzialnymi ustawami drenującymi fundusze samorządów. Trzeba wspierać w każdy możliwy sposób osoby ciężko pracujące w swoich społecznościach lokalnych. Dlatego kompleksowo podchodzimy do kwestii wsparcia sołtysów i chcielibyśmy zwiększyć fundusz sołecki dwukrotnie. Zdaniem posła Konfederacji Michała Urbaniaka to element walki o wyborców do nadchodzących wyborów parlamentarnych. Jestem za tym, żeby za pracę, którą sołtysi wykonują, była odpowiednie wynagradzanie, ale no znowu przychodzi premier Morawiecki i próbuje wyciągnąć z koszyczka tutaj, co on nie ma dla kolejnej grupy społecznej. No to będzie znowu napędzanie inflacji. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast przekonuje, że jest to tylko uhonorowanie dziesiątków tysięcy sołtysów w Polsce. On będzie jakby wskazywał na to, że osoba, która na tej funkcji przepracowała określony czas, poświęciła swój czas, no będzie miała taką gratyfikację. Od marca na dodatek emerytalny mogą liczyć także strażacy ochotniczych straży pożarnych w wysokości 200 zł. Solidarna Polska zebrała 500 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy blokującej możliwość włączenia gospodarki leśnej w kompetencje unijne. W akcję licznie włączyli się sami leśnicy. W styczniu Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego pozytywnie zaopiniowała zmianę traktatów dotyczącą przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajowych do tak zwanych kompetencji dzielonych między Unię Europejską a państwa członkowskie. To oznaczałoby, że Komisja Europejska miałaby szeroki wpływ na to, co dzieje się z polskimi lasami. Jednak aby takie zmiany weszły w życie, musi być zgoda wszystkich państw członkowskich. Solidarna Polska przygotowała obywatelski projekt ustawy, według którego zgodę na takie zmiany może wydać Sejm większością 2/3 głosów. W ciągu 7 dni pod inicjatywą obywatelską podpisało się ponad 500 000 osób. Projekt trafił już do Sejmu. Pierwsze czytanie powinno się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Opozycja domaga się interwencji Najwyższej Izby Kontroli i powołania komisji śledczej w sprawie ukraińskiego zboża. Chodzi nie tylko o jego sprzedaż na polskim rynku, ale także o jego jakość. Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział kontrolę ukraińskiej żywności i zaapelował do opozycji o współpracę na forum Unii Europejskiej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus oczekuje, że Unia Europejska wprowadzi kaucję na ukraińskie zboże. To miałoby złagodzić kryzys na polskim rynku rolno-spożywczym. Z sejmowej mównicy zaapelował do opozycji o współpracę. Oczywiście, że to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy w tej chwili zadziałali wspólnie, żeby wyeksportować nadwyżkę zboża z Polski. To jest potrzebne współdziałanie. Chodzi o to, aby posłowie opozycji do Parlamentu Europejskiego zabiegali w Brukseli wspólnie z posłami Prawa i Sprawiedliwości o przyjęcie takich rozwiązań, które zahamują napływ ukraińskiego zboża do państw frontowych. Żeby można było wprowadzić właśnie takie narzędzia, które spowodują, że produkty z Unii Europejskiej, z Ukrainy będą płynąć do Unii Europejskiej, nie tylko do naszych krajów. Opozycja oczekuje jednak wyjaśnień, jak doszło do tego, że ukraińskie zboże zostało w Polsce sprzedane, choć miało być tylko przechowywane. W Sejmie doszło do burzliwej dyskusji. Kto na tej stracie, bo stracili rolnicy 10 miliardów złotych, zarobił? Niech pan ujawni listę, kto na tym zarobił. Według medialnych doniesień z niektórymi spółkami mogą mieć związki politycy. Polskie Stronnictwo Ludowe oczekuje interwencji Najwyższej Izby Kontroli. Trzeba wyjaśnić pozostałe firmy. Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski wskazuje na Izbę Zbożowo-Paszową, której szefowa Monika Piątkowska jest jednocześnie doradcą lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Panie Władysławie Kosiniak-Kamysz, przekazuję panu listę 56 firm. Zacznijcie od waszego koalicjanta. Jestem przekonany, jak sprawdzicie te firmy, to koalicja z tym liberałem Szymonem Hołownią po prostu się zakończy. Zarzuty wobec Polski 2050 są bezpodstawne, odpowiada wiceprzewodniczący partii Michał Kobosko. Wyciąganie tego typu gołosłownych zarzutów nagle w Sejmie, informowanie opinii publicznej, no wiadomo, jakie jest hasło. Nie wiadomo, ukradł, został okradziony, ale jest zamieszany. To jest cały sposób funkcjonowania posła Kowalskiego. Kontrowersje budzi fakt nie tylko sprzedania ukraińskiego zboża
zboża na polskim rynku, ale także jakość ukraińskiej żywności. Czy było kontrolowane? Czy było badane na granicy? I najważniejsze, czy Polacy jedzą produkty ze zboża technicznego? Pyta opozycja. Ukraińskie zboże określane jest jako techniczne, czyli z przeznaczeniem na przykład do spalenia. Według medialnych doniesień niektóre firmy sprzedały takie zboże producentom mąki. To wy zafundowaliście dzisiaj Polakom, nam wszystkim, żyjemy w naszym polskim chlebie. Chleb z mąki mielonymi z robakami. Robakami, które przyjechały w zbożu technicznym. Jeżeli pani mówi, że Polacy jedzą, to znaczy ma pani wiedzę. Jeżeli ma pani wiedzę i zataiła pani tę wiedzę, to pani również za to odpowiada. Konfederacja oczekuje powołania komisji śledczej. Śledztwo w sprawie sprzedania ukraińskiego zboża technicznego trzem firmom młynarskim wszczęła już prokuratura okręgowa w Zamościu. Część izraelskich mediów i polityków krytykuje porozumienie z Polską w sprawie organizacji wycieczek izraelskich uczniów w naszym kraju. W tle pojawiają się kłamliwe zarzuty o fałszowanie historii i oskarżanie Polaków o współudział w Holokauście. Przed dwoma tygodniami doszło do historycznego porozumienia między Polską a Izraelem dotyczącego wycieczek izraelskich uczniów w Polsce. Jak przyjeżdżają do Polski, to chcemy, żeby też o Polsce dużo jeszcze się dowiedzieli. Chodzi o poznawanie naszej wspólnej, wielowiekowej historii, a nie tylko zbrodni Holokaustu, którego dopuścili się Niemcy, wskazuje minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Kultura niemiecka to jest jedna rzecz i to muszą młodzi Izraelici zobaczyć tutaj w Polsce, co Niemcy zgotowali obywatelom Polski, Polakom i Żydom, a kultura polska to jest kultura wspólnego przebywania na tym terytorium przez wieki. Nie było przypadku w tym, że przez wiele wieków tutaj w Polsce, na terenie Polski, także podczas zaborów żyło około 2/3 populacji światowej populacji Żydów. I to trzeba pokazywać młodym Izraelitom. Polsko-izraelskie porozumienie bardzo mocno krytykuje część izraelskich mediów i historyków. Mocno zaatakował ją Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem, a także izraelska opozycja na czele z jej liderem Jairem Lapidem. Poddanie się w sprawie wycieczek młodzieży do Polski to hańba narodowa. Polacy od lat wszelkimi sposobami próbowali ukrywać i zaprzeczać udziałowi wielu Polaków w eksterminacji. Niedopuszczalne jest, aby wycieczki młodzieży przyjeżdżające do Polski, by uczyć się o Holokauście narodu żydowskiego, uczyły się polskiej narracji. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Sławomir Dębski przypomina, że Lapid jako minister spraw zagranicznych doprowadził do załamania się relacji polsko-izraelskich. Przeszedł do annałów dyplomacji izraelskiej jako najmniej kompetentny minister. Wykorzystywał swój urząd nie do prowadzenia polityki zagranicznej, tylko do tego, aby prowadzić politykę wewnętrzną. Dziś Jair Lapid kontynuuje swoją antypolską narrację. Do krytyki ze strony części polityków i mediów Izraelu odniósł się wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński. Podkreśla, że umowa jest bardzo korzystna zarówno dla Polski, jak i Izraela i przywraca normalność kontaktów między młodymi ludźmi, tak aby bez uprzedzeń budować polsko-izraelskie relacje. Polska nie ingeruje w wewnętrzne sprawy Izraela, ani toczącą się tam debatę polityczną. Wyrażamy jednak ubolewanie, że niektórzy uczestnicy życia publicznego próbują zaszkodzić izraelsko-polskim relacjom, co gorsza, często fałszując przy tym historię. Okazją do budowania tych relacji będzie przyszłotygodniowa wizyta ministra edukacji Izraela w Polsce. Będziemy rozmawiać na temat tego, w jaki sposób już konkretnie współpracować nad wizytami izraelskiej młodzieży w Polsce, ale też, co bardzo cieszy, wizytami polskiej młodzieży w Izraelu. To ważne rozmowy, bo wzmacnianie naszych relacji to także wzmacnianie naszego wspólnego bezpieczeństwa. Zachowanie pokoju w Irlandii Północnej jest priorytetem dla USA, zapewnił w Belfaście amerykański prezydent Joe Biden. Wezwał tamtejsze partie polityczne do powrotu do wspólnego rządu, co przewiduje porozumienie wielkopiątkowe sprzed 25 lat. O sile pokoju mówił amerykański prezydent Joe Biden, który przybył do Irlandii Północnej w związku z obchodzoną w miniony poniedziałek 25. rocznicą podpisania porozumienia wielkopiątkowego, kończącego konflikt w tej brytyjskiej prowincji. Wspieranie mieszkańców Irlandii Północnej, ochrona pokoju, zachowanie porozumienia wielkopiątkowego z Belfastu jest priorytetem zarówno dla demokratów, jak i republikanów w Stanach Zjednoczonych. Wasza historia
historia jest naszą historią, ale co ważniejsze, wasza przyszłość jest przyszłością Ameryki, akcentował amerykański przywódca. Joe Biden wezwał północnoirlandzkie partie polityczne, by utrzymały osiągnięcia ostatnich 25 lat i wróciły do tworzenia wspólnego rządu, który od 14 miesięcy znajduje się w potrzasku. Jako przyjaciel mam nadzieję, że nie jest zbyt aroganckie z mojej strony powiedzieć, że wierzę, iż instytucje demokratyczne ustanowione poprzez porozumienie wielkopiątkowe pozostaną kluczowe dla przyszłości Irlandii Północnej. To decyzja, którą wy podejmiecie, nie ja. Biden zwrócił uwagę, że pokój pociąga za sobą możliwości gospodarcze, których Irlandii Północnej, choćby ze strony Stanów Zjednoczonych, by nie brakowało. Jest bowiem wiele amerykańskich korporacji, które są gotowe do inwestycji. Podczas wizyty Joe Biden spotkał się z brytyjskim premierem. Mieliśmy dziś bardzo dobrą dyskusję o szeregu kwestii, jak inwestycje gospodarcze w Irlandii Północnej, ale także o szeregu kwestii związanych z polityką zagraniczną, jak znaczenie bezpieczeństwa gospodarczego. Kolejnym punktem zagranicznej wizyty Joe Bidena jest Republika Irlandii. To były informacje dnia. Dziękuję za uwagę i życzę dobrej nocy. Z Panem Bogiem.